Witam wszystkich serdecznie. Druga część testu, porównanie akumulatora kwasowego do akumulatora z ultrakondensatorów. Jak widać, modernizacja daje efekty, ale po kolei. Co trzeba było zrobić? Trzeba było dodać mały panel fotowoltaiczny do całego układu, ponieważ w trakcie tygodniowej obserwacji zauważyłem, że niestety z racji pojemności ultrakondensatory nie dają rady utrzymać napięcia, czyli napięcie spadało, jak widać, do 2 dni. Dlatego teraz zostanie do baterii ultrakondensatorów dołączone małe 5-watowe ogniwo fotowoltaiczne, które ma na celu przez dzień doładowywać całą baterię ultrakondensatorów, by wystarczyła do kolejnego dnia. No, optymalnie, jakby wystarczyło na dłużej. Do panelu została dołączona dioda prostownicza, która ma zapobiegać rozładowywaniu kondensatorów, ponieważ panel fotowoltaiczny niezabezpieczony jest traktowany jako odbiornik. A więc co? Próbujemy dalej. Odpalamy samochód na świeżo naładowanych kondensatorach po przestoju około 3-4 dni naładowania. Jedynie wcześniej rano napięcie na kondensatorach wynosiło 8 V, więc trzeba było dalej modernizować. A więc by dodać troszeczkę pojemności ultrakondensatorom, został dodany mały akumulator żelowy, który jest połączony szeregowo z 4-ohmowym 100-watowym rezystorem, by alternator w trakcie ładowania nie pchał bardzo dużego prądu do tego akumulatora oraz przy starcie nie był pobierany prąd rozruchowy też z tego akumulatora. Dlatego też takie chudziutkie kabelki są użyte. Jak widać, wszystko działa. A więc teraz ten sam test na moim samochodzie, gdzie jest używany zwykły kwasowy akumulator. Jedynie z racji zużycia akumulatora jest dodany pakiet małych ultrakondensatorów oraz 2 panele fotowoltaiczne. Inaczej po tygodniu stania nie byłoby szans odpalić samochodu, a czasem samochodzik stoi nawet miesiąc nieużywany. Dziękuję wszystkim za lajki i subskrypcje oraz komentarze pod moimi materiałami. Jest to bardzo motywujące, patrząc na to, że czasem od etapu do etapu trwa to tydzień, dwa. Trzeba to jeszcze zmontować, czekać na nowe części i kombinować, jak to zrobić, żeby działało. Ale będziemy działać dalej. Jeszcze to nie jest koniec całego projektu. Do zobaczenia!